Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. W dzisiejszym odcinku jedziemy po słynne koreańskie hot dogi, więc możemy stwierdzić, że to jest odcinek z serii czy to już mukbang, czy jeszcze vlog. Będziemy jeść słynne koreańskie hot dogi, znaczy ja będę jadła, a wy będziecie to oglądać. Mam nadzieję, że będzie super, tak. Więc dziękuję bardzo. Ja bardzo lubię koreańskie hot dogi i kiedyś, jak mieszkałam blisko sklepu z hot dogami, to jadłam je praktycznie codziennie, co odbiło się znacząco na mojej wadze, ale to nic, bo już nie mieszkam, więc teraz, jak widzicie, musimy jechać specjalnie samochodem i dlatego też kupimy ich od razu 5, więc zostańcie z nami, nie wyłączajcie odbiorników, widzimy się za chwilę. Tutaj jeszcze nie byliśmy, to nie jest moje miasto. Kiedyś się przyjedzie na jakiś większy shopping czy coś, ale na razie idziemy tylko po hot dogi. Tu są, to się nazywa Myeongrang Hot Dog. Annyeonghaseyo, chonaro chumunhaesseoyo. Togi setu. Setu hanayo? Dede. Mom! No więc jesteśmy już w domu z tym. Mam tutaj 5 hot dogów. Ciężko mi jest ugryźć moje szczęście. Tak, są takie chwile w życiu, które są naprawdę szczęśliwe. To jest jedna z tych chwil. Mam tutaj 5 subcio hot dogów. Będziemy się tu teraz zajmować próbowaniem tego i ja Wam tylko krótko opowiem, co ja tutaj mam. Pierwszy to jest goguma tongmocha, czyli, tak ja to czytam tak po koreańsku, ale to jest... taki hot dog, który się składa, nie zawiera parówki, zawiera tylko ser mozzarella, z tego co tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj na zewnątrz są bataty. Takie frytki z batatów, powiedzmy. Następny hot dog to jest mocha cheddar, czyli hot dog, który chyba będzie zawierał parówkę, a do połowy powinna być mozzarella, a tutaj będzie ser cheddar i parówka, tak mi się wydaje. Punkt trzeci to jest gamja, czyli tu będzie po prostu w środku parówka i na zewnątrz takie frytki ziemniaków, super. I to jest cheddar cheese. Cheddar cheese to jest po prostu hot dog, który jest owinięty w środku, parówka jest owinięta serem cheddar, takim wiecie, serem jak w Hochland takim, w plasterkach. Kolejny to jest jumbo i nie wiem o co chodzi z tym jumbo, chyba to chodzi o to, że będzie miał grubą parówkę, tak mi się wydaje. No nie wiem, zobaczymy. Tak. Pan Sonu sobie tutaj chrupki. I przechodzimy do testu. Aha, ale ja tutaj mam jeszcze sosy, bo sosy są i posypki, bo to są sosy, są ważnym elementem tej hotdogowej restauracji. Jeżeli możemy to nazwać restauracją. To jest sieć w ogóle i jak widzicie, to wygląda jak amerykański corn dog, ale różni się tym, że to jest w takiej panierce jak kotlet schabowy i że tam w tym cieście jest mąka ryżowa podobno. Dobrze i tak, ja tutaj mam sos. Jeden sos to jest sos serowy, drugi to jest sos sweet chili, trzeci to jest sos też serowy, a bo to jest serowa musztarda. I mam tu jeszcze bardzo dużo keczupów i mam tu też posypki butter garlic, maślano czosnkowa i kolejna posypka cebulowa, taka jak chrupki cebulowe. No i dobrze, przechodzimy do konsumpcji. Ja tutaj sobie wezmę. Ja zwykle robię tak, że biorę sobie keczup. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że na patyczkach one mają napisane co jest czym. I ja to robię zwykle tak, że leję sobie keczup i jakiś sos, może serową musztardę. To jest ten pierwszy z gogumą, czyli ze słodkim ziemniakiem, czyli batatem. Ktoś mi tu zamknął pudełko. I on serio nie ma parówki w środku. Już się nie ciągnie, bo trochę minęło. Sonu jest bardziej zainteresowany tym pudełkiem niż tymi hot dogami. Bardzo dobre, ale jednak wolałabym, żeby w środku miało jakąś parówkę. Więc od razu przejdziemy do jakiegoś następnego. Ja tu nie będę lecieć po kolei, tylko sobie od razu przejdę do
Hot doga o smaku cheddar cheese, bo on jest na pewno z parówką. Poleję go sobie znowu serową musztardą i ketchupem. Okej. Okay. To jest mój ulubiony hot dog, bo on ma tylko ten ser cheddar i parówkę. I ta parówka, w porównaniu do innych koreańskich parówek, na przykład na stacjach, jak pamiętacie, jak byliśmy na tej stacji samochodowej, postoju samochodów, takiej na autostradzie, to tam były takie hot dogi. I tam nie polecam Wam ich kupować, bo one mają w środku takie bardzo czerwone parówki. One są takie sztuczne, mało tam jest mięsa i smakują zupełnie niepodobnie do naszych parówek. Ale parówki w tych hot dogach są naprawdę super, bo smakują jak takie berlinki, jak takiej lepszej jakości parówki w Polsce. Więc tak. Jak widzicie, tu jest masa sera. Dobrze, jedziemy dalej. Co mi tu zostało? Gamdzia, czyli taki hot dog z frytkami ziemniaków. Ja myślę, że będzie super, jak posypiemy go sobie tą cebulową posypką. Posypałam. Teraz go sobie porządnie nakeczupuję. Pan Son zasiadł na kanapie i ogląda bajkę. A ja tu dalej jadę z moją kolacją, bo to już chyba będzie kolacja. I mamy tego ziemniaczanego. I powiem Wam, że on za dużo ma tych frytek. Po prostu jak frytki z parówką. Ale jest dość dobry. I ja nie wiem, trochę tak chaotycznie mówiłam wcześniej, bo już byłam taka podekscytowana tymi hot dogami, ale one są właśnie podobne do amerykańskich corn dogów, ale różnią się tym, że są w panierce i w ogóle, i że tam jest użyta mąka ryżowa. Takie hot dogi są też sprzedawane nie tylko na tych Hugueso, ale też na różnych targach i w różnych takich miejscach, i one wszędzie tam właśnie mają takie niedobre parówki, więc jeżeli będziecie w Korei i będziecie próbować takiego hot doga, to koniecznie musicie sobie go kupić w takim sklepie tylko z takimi hot dogami, bo wtedy są najlepsze. I oczywiście nie musicie kupować całego takiego zestawu, nie musicie kupować całego takiego pudła, możecie kupić je na sztuki i oni je tam zwykle robią na miejscu w parę minut, smażą je na miejscu, nie mają gotowych nigdy. I jeden taki hot dog, taki zwykle ten cheddar cheese z parówką w środku, kosztuje około 1050, czyli takie 4-5 zł, więc myślę, że nie tak dużo. Z tego co wiem, to też te koreańskie hot dogi są teraz słynne na cały świat. W Polsce, we Wrocławiu chyba też jest jakieś miejsce, gdzie sprzedają takie hot dogi. W Ameryce one się podobno zrobiły bardzo popularne, że biją popularnością te ich corn dogi. Nie jestem pewna, czy to jest prawda, ale nie zdziwiłabym się, że i tak, bo one są pyszne. Można też kupić mrożone takie hot dogi, ale one nigdy nie są tak dobre jak te tutaj. No i dobrze, jedziemy dalej. Ja tutaj mam takiego niepozornie wyglądającego hot doga, który jest o smaku moca cheddar. I teraz będziemy go keczupować. Mam tu też sos serowy i tym sosem serowym też sobie go podziabam. Tak to wygląda i próbujemy. Tutaj do połowy jest ser mozzarella. Owinięty on jest serem cheddar, a od połowy będzie parówka. Trochę ciężko się przebić przez taką ilość sera. Jest. No i znowu ja tak jem i jem, a nie powiedziałam Wam najważniejszej rzeczy o tych hot dogach. One domyślnie w Korei są sprzedawane całe obsypane cukrem. Więc macie tam w środku parówkę, no nie? Tu jest ten hot dog i on jest cały obsypany cukrem, ale jak składaliśmy zamówienie, to Pani się zapytała, czy posypać cukrem i powiedziałam, że nie, no bo moja polskość mi na to nie pozwala, ale są w internecie też takie filmiki, jak Amerykanie reagują na te hot dogi posypane cukrem i oni tam zawsze, że nie spodziewałem się tego, ten cukier sprawia, że to zyskuje nowych walorów smakowych, jest niesamowite, ale ja się z tym nie zgadzam i nie jestem w stanie zjeść hot doga posypanego cukrem, naprawdę. Nie da się. No ale tak to wygląda, ostatni mój hot dog o smaku, nie o smaku, tylko jumbo, czyli prawdopodobnie z gigantyczną parówką. Spróbujmy. Może bym go czymś posypała. Dobrze, to tym serowym. Musztardą serową i ketchupem. Po prostu gigantyczna parówa. No dobrze, więc wracając do moich hot dogów, bo zjadłam praktycznie pół z każdego, muszę stwierdzić, że najbardziej podobał mi się ten, co zawsze, czyli cheddar cheese i zjem go do końca. Zdecydowanie najlepszy. Za największego przegranego uważam hot doga z ziemniakami i hot doga jumbo. Te z ziemniakami są zwykle najdroższe, kosztują około 6 zł. I te takie tą moca, czyli bez żadnej parówki, tylko sam ser, też są drogie, kosztują około 6 zł. Znaczy drogie, droższe niż te cheddar cheese.
Tak. A taki zwykły z samą parówką bez sera kosztuje około 1000 wonów, czyli około 3 zł. Mam nadzieję, że kolejna zagadka koreańskiego na temat koreańskiego jedzenia została rozwiązana. Czym są te koreańskie hot dogi? Czym jest ten jeden z popularniejszych street foodów, czyli jedzeń ulicznych w Korei? To są takie hot dogi i absolutnie nie musicie się obawiać tych parówek, jeżeli kupujecie je w normalnym sklepie, tylko sprzedającym hot dogi, a nie radzę ich jeść na ulicy. Tak. O, Sonu wrócił. Dajcie mi znać, który z tych koleżków wydawał Wam się najsmaczniejszy i którego byście chcieli spróbować i dajcie znać, czy spotkaliście się już z takimi hot dogami kiedyś w Polsce, bo albo w innych miejscach na świecie. A ja chyba będę kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Bo oczywiście proszę Was o klikanie łapek w górę, subskrybowanie tego kanału. Mam nadzieję, że jak to się wszystko skończy, to się będziemy mogli wszyscy spotkać w Korei i zjeść sobie hot dogi razem. O, to ja już muszę kończyć. Pa, pa! Na szczęście Sonu wybrał ten z batatem, więc można powiedzieć, że wybrał najzdrowszą opcję z możliwych, bez parówki. I w ogóle to dziękuję Wam za uwagę i muszę Wam powiedzieć, że tak trochę nagrałam ten odcinek przy okazji, bo i tak miałam ochotę na hot dogi, ale dzięki Wam mogłam sobie ich kupić aż 5, bo tak to by mi było głupio trochę kupić dla siebie 5 hot dogów, a tak to na potrzeby edukacyjne, prawda, filmik, prawda, pokazywanie innej kultury. Tak. Dobrze, więc czekajcie na następne odcinki.